Jeżeli chodzi o spready, Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje zmianę prawa bankowego polegającego na tym, aby w każdej umowie kredytowej zawieranej w walucie obcej była dookreślona maksymalna wartość spreadu. Na dziś tego nie ma. Nie określamy w ustawie jakby tej stawki maksymalnej. Chcemy wymusić pewną konkurencję między bankami i dać klientowi pewność taką, że kiedy podpisuje umowę, wie na co się decyduje. Na dziś mamy sytuację taką, że klienci podpisywali tą umowę bankową, powiedzmy sobie, w ciemno. A jeżeli chodzi o samego franka i o sam kurs franka? Mamy niewielki wpływ w tej chwili na kurs franka. On zależy od całej strefy euro, od tej trudnej sytuacji, którą dziś przeżywa Irlandia, którą przeżywa Portugalia, którą przeżywa Grecja. Także na dziś nie widzę skutecznej możliwości obrony przed wzrastającym kursem franka i myślę, że to nie jest jeszcze ostatnia zwyżka. Tu jest potrzebny cały wysiłek strefy euro, by tą sytuację unormować. A jakby pan ocenił pomysły Prawa i Sprawiedliwości, czyli korytarz walutowy albo też zmiana ustawy i możliwość przewalutowania kredytu? No, możliwość przewalutowania kredytu jest, była i będzie. To można zrobić w każdej chwili. Osobiście na dziś odradzałbym wybór takiej drogi przewalutowania kredytu, bo kurs franka szwajcarskiego tak wysoki jest, powiedzmy sobie, sztucznie zawyżony. On wcześniej czy później się ustabilizuje, a przecież te kredyty walutowe to są najczęściej kredyty hipoteczne, zaciągnięte na bardzo długi okres, na 25-30 lat, a więc w dłuższej perspektywie czasu myślę, że ci kredytobiorcy, którzy zawarli umowę we franku szwajcarskim, zyskają na tym i wyjdą, powiem kolokwialnie, na swoje. Bez emocji, bez paniki, bez pośpiechu. Niestety taki w tej chwili mamy rynek walutowy. Sytuacja jest bardzo mocno rozchwiana. Trzeba najzwyczajniej w świecie to przeczekać.